Rozejść się! Prezentacja pomnika Reginalda d'Aubry zostaje zawieszona do odwołania. Jak to zawieszona? Cały dzień tu jechaliśmy. Oszust! Oddawaj pieniądze za bilety! Wasze bilety nie tracą ważności. Czekajcie cierpliwie na wznowienie ekspozycji. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Rivii? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No, i co powiesz? Oto i on, nasza duma, Reginald d'Aubry. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuos gry na harfie. Wirtuos, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć, no, ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, no oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Bocler. Robi wrażenie. A konkretnie to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać... Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Bocler na nich wisi. Uda się, musi się udać. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Zaschnięta plamka krwi. Spokojnie, Reginaldzie. Spokojnie. Niedługo będziesz cały i zdrowy. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Jest i narzędzie zbrodni. Diamentowy brzeszczot. Uda się. Musi się udać. Niech żyje księżna Anna Henrietta! Wiedźmin. Zwiastun kłopotów. Hop-siup! Hop-siup, tam teryry, hop-siup. Nie chce mi się gadać. Północ to musi być straszna barbaria. Tak, Wiedźminie. Twoja sława się wyprzedza, Geralt. Kurwa mać! Obserwuję cię, siwy. Zapach prowadzi do tych drzwi. Klawa u nas, co nie? Wino, spokój, piękne widoczki. O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się, a ona już tam leżała. Pst, Hughes, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Że co? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda d'Aubry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. Rozalinda? Wiem, że tam jesteś! Ty i ten twój gach! No nie, jeszcze on? To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parku! Stawaj do walki, ty! Zaraz, co tu się dzieje? Rozalinda, jednego jeszcze mi ci wybaczył, ale dwóch! Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz cię oduczę dobierania się do cudzych żon. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki za ratunek. To teraz może porozmawiajmy. Rozalindo, kochanie, bardzo cię proszę, zostaw... No dobrze. Ukradłem te jaja. One naprawdę działają. My zrobiliśmy dzisiaj sobie już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. W zasadzie... mógłbym powiedzieć, że jaja Reginalda nigdy się nie odnalazły, ale korzystaj z nich ostrożnie. Będę bardzo dyskretny. Słowo honoru. To jak? Mamy umowę? Niech będzie. Zatrzymaj je. Jesteś nieoceniony. Proszę. Na razie więcej nie mam, ale wróć do mnie za tydzień. To zorganizuję jeszcze drugie tyle. Brzmi dobrze. Widzimy się za tydzień. Dajcie żyć. Niech żyje księżna pani! Wiwla tu są! Jeszcze się nam czkawką odbije ta wizyta Wiedźmina. I jak? Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Niestety, jaja Reginalda zostały zniszczone. Jak to? Zniszczone? No nie. Nie mogłem nic zrobić, przykro mi. Ten pomnik to całe moje życie. Spędziłem przy nim tyle lat. Chroniłem przed deszczem, gradem i ptasimi gównami. Ktoś z twoim doświadczeniem na pewno szybko znajdzie sobie nowe zajęcie. Może ci się wydaje, że to tylko głupi posąg, ale od tych jajec zależało życie wielu ludzi. Dzieci będzie rodzić się mniej, damy będą chodzić niezadowolone, a panowie przygnębieni. Nie mówiąc o przyszłości pewnego skromnego kuratora sztuki. Wszystko stracone. Przestań. Nie załamuj się. Wiem, że sobie poradzisz. Za księcia Rajmunda to by było nie do pomyślenia. Zachować spokój, burt nie wszczynać! Ojej! Wiele o was mówią, Wiedźminie, a jeszcze więcej szepczą. Na rany lewiody, muszę iść do medyka. Wina, wina! Zajęliby się Hanzami ci nasi rycerze zamiast na turnieju. O, mój ząb. Ola Boga. Tempo, tempo! Mówią, a jeszcze więcej szepczą. Biednych już. Tu roboty nie znajdziesz, a raczej zapłaty za robotę. Przynajmniej otrzymasz szczęśliwie. Wierzyć, że on nie żyje.